Dzień dobry, dzień dobry. Jest niedziela, piękna pogoda, co zrobić? Wsiadłem na motocykl i przyjechałem do Urban Garage. Jest to taka strefa, która powstała z pasji i miłości do motocykli BMW. Zapraszam do oglądania vlożka. Długo oczekiwany R18, słuchajcie, w strefie Urban Garage. Zobaczcie, jaka cena. Jednak BMW się ceni, co? Słuchajcie, udało się załatwić jazdę testową 850 GSM F850 GS. Który to jest? No i elegancko. Zobaczcie, to jest ten motocykl. Nawet Rafał mówił, że warto się tym motocyklem przejechać i zobaczyć, jak to jeździ, bo jest podobno bardzo sprytny i bardzo fajny. Także przyjmujemy i jedziemy. Słuchajcie, tak naprawdę przyjechałem do Urban Garage, żeby zobaczyć, co tam takiego ciekawego mają. A przez przypadek wziąłem sobie F850 GS na przejażdżkę, bo taki był dostępny od ręki. Po prostu spytałem się, czy mają coś do przetestowania na daną chwilę i skorzystałem z tego. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest moja bajka, jednak prawdziwy GS 1250 lub 1200 to jest to, co najbardziej mi odpowiada. Ten motocykl jakoś nie bardzo mi odpowiada. Praca silnika, kurczę, no coś tu jest takiego, co mi przeszkadza, jeszcze do końca nie wiem. Ale tak jak widzicie, wjechałem w teren nad Wisłę i tutaj w tym terenie sprawuje się jak prawdziwe enduro. Kurde, nie podoba mi się jazda na ulicy, ale jeśli chodzi o jazdę tutaj w polu, że tak powiem, no to jest to motocykl do tego stworzony. Także jak ktoś z was będzie chciał sobie poszaleć na bezdrożach, to jak najbardziej jest to bardzo dobry motocykl. No słuchajcie, pojeździłem chwilę motocyklem, jakiś ponad godzinkę, no i troszeczkę zmieniłem zdanie. Przyzwyczaiłem się do tego rodzaju motocykla. Generalnie bardzo dobrze się prowadzi. Prowadzi się jak dobry rower górski, słuchajcie. I to uważam, że jest to taki motocykl typowy do miasta. Chcemy gdzieś wyskoczyć, pojechać, przejechać się bezdrożami. Gdzieś nawet, kurde, myślę, że po schodach można pojechać. Ale tego nie próbowałem, bo to nie mój motocykl. A każda ryska 2000 zł, powiem wam. Taką klauzulę podpisałem, biorąc ten motocykl. No i tyle, no kończę jazdę, jadę na stację benzynową, dotankuję, oddam i wracam do domu. Takie niedziele kocham i szanuję.
takim to sposobem minęła niedziela. Właśnie zdałem motocykl bez nawet jednej ryski. Mam nadzieję, że niebawem ten motocykl będzie można przetestować. Tym akcentem kończę vlożka. Mam nadzieję, że się podobał i widzimy się w następnych vlogach. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.